Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Kochani, to ostatnia bezsenna środa w tym roku i uwierzcie mi, będzie to bezsenność w pysznym, smakowitym, dalekowschodnim stylu. Mam dla was thriller z Korei Północnej, który absolutnie paraliżuje, chociaż słowo paraliż nie jest tutaj adekwatnym doborem słowa akurat w kontekście tej powieści, a którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Kwiaty Orientu. Przed wami Du Pyun Hyeyang, którą znamy już z powieści Popiół i Czerwień. Ogi budzi się ze śpiączki po 8 miesiącach. Jest całkowicie sparaliżowany, nie może mówić, może jedynie mrugać. Przeżył tragiczny wypadek samochodowy, w którym zginęła jego żona i teraz jego jedynym opiekunem zostaje teściowa. To ona zostaje jego opiekunem prawnym, podejmuje się opieki nad Ogiem, kiedy on bardzo, bardzo powoli odzyskuje władzę w jednej z kończyn. Ale czas mija i no właśnie, rehabilitacja Ogiego nie idzie zgodnie z planem, jego teściowa natomiast zaczyna popadać w dziwne otępienie i zaczyna również kopać dół w ogrodzie. Ogi natomiast leży, rozpamiętuje przeszłość i wierzy jeszcze, że kiedyś będzie dobrze. To czas. I uwaga, po raz ostatni w tym roku zadaję wam pytanie, czy straszy? Straszy nawet bardzo, dlatego że jednym z najbardziej przerażających, niewyobrażalnych konceptów zarówno w dreszczowcach, jak i w horrorach jest właśnie paraliż. Niekoniecznie sama śpiączka jako taka, ale paraliż właśnie, kiedy ciało leży bezwładne, podatne i jakby oddane na pastwę wszystkich potworów wokół, natomiast mózg i świadomość cały czas pracują. Ten sparaliżowany człowiek patrzy, jak te potwory pastwią się nad jego cielesnymi cząstkami, jak rozszarpują je i rozrywają na strzępy, a on powoli popada w szaleństwo. Tylko tutaj ta południowo-koreańska cisza, jaka temu wszystkiemu towarzyszy, jest najbardziej przerażająca. To chyba właśnie jest ta obcość kulturowa, ta południowo-koreańskość, która tak bardzo działa w dole. Literatura południowo-koreańska od zawsze robi na mnie podwójne wrażenie. Jest w niej coś takiego, co po prostu działa na moją wyobraźnię, jak nic innego. Kiedy dodamy do tego całą konwencję gatunkową, kiedy dodamy do tego thriller psychologiczny, to ciarki, powiem wam, chodzą przez cały czas po plecach podczas lektury. Pyun Hyeyang nie tylko opowiada przerażającą opowieść o cielesnym uziemieniu, ale także opowieść o bezsilności, o samotności, o braku nadziei i o potworności, jaką ten brak może właśnie zrodzić. I powiem wam tak, Du Pyun Hyeyang to jest jeden z najlepszych thrillerów, jakie czytałam w tym roku. Surowy, mroczny, bolesny i powiem wam, że ogromnie się cieszę, że zdążyłam jeszcze z tą powieścią przed końcem roku, bo w podsumowaniu z pewnością Du znajdzie się na moim podium. I to wszystko na dziś. Za nami ostatnia bezsenna środa w tym roku, ostatnie strachy, ostatnia potworność. Oczywiście wracamy ze wszystkim w nowym roku. Mam już pomysły, mam już premiery, które czekają na przeczytanie. Kochani, oczywiście zapraszam was również na bloga Wielkiego Buka, zapraszam was na media społecznościowe, a za książkę raz jeszcze dziękuję Kwiatom Orientu, a my widzimy się już na dniach, a w zasadzie jutro, bo tak przedświątecznie się spotkamy już. Do zobaczenia, pa pa!